Korzystając z kamery umieszczonej na przedniej szybie, system utrzymujący pojazd na wybranym pasie ruchu koryguje trajektorię Twojego pojazdu, jeśli masz zamiar nieumyślnie przekroczyć ciągłą lub przerywaną linię. Jeżeli system utrzymujący pojazd na wybranym pasie ruchu jest włączony, na tablicy wskaźników ikony lewego i prawego kierunkowskazu oraz ta lampka kontrolna są szare. Jeżeli kamera nie wykryje linii ciągłej, przerywanej ani pobocza, kontrolka ostrzegawcza i linie na tablicy wskaźników pozostają szare. Po wykryciu linii lampka kontrolna i linie mają kolor biały. Jeżeli kamera wykryje tylko jedną linię, zostaje ona wyświetlona na biało na tablicy wskaźników. Pamiętaj, że wykrywanie działa podczas jazdy z prędkościami od 70 do 180 km na godzinę. Jeżeli samochód jest bliski niezamierzonego przekroczenia linii lub znajdzie się blisko pobocza, a żaden z kierunkowskazów nie został włączony, kamera wykrywa zagrożenie i włącza system, który skręca kierownicę i koryguje tor jazdy. Lampka kontrolna na tablicy wskaźników i linia zmieniają kolor na żółty w celu ostrzeżenia. Jeżeli system wykryje zbyt długą korektę toru jazdy, wskazana linia na tablicy wskaźników zacznie migać na żółto, a system wyda ostrzegawczy dźwięk informujący o tym, że samochód jest bliski przekroczenia linii pomimo trwającej korekty toru jazdy. W takim przypadku musisz samemu mocniej kręcić kierownicą. Dźwięki i miganie wskaźnika utrzymuje się do czasu powrotu do właściwego toru jazdy. Jeżeli mimo skorygowania toru jazdy przez system utrzymujący pojazd na wybranym pasie ruchu samochód nie uniknął zagrożenia, ikona i przekroczone linie wyświetlane na tablicy wskaźników zmienią kolor na czerwony. System powoduje również wibrowanie kierownicy, sugerując w ten sposób, że kierowca powinien z powrotem przejąć kontrolę nad pojazdem. Jeżeli natomiast w trakcie korygowania toru jazdy przez system utrzymujący pojazd na wybranym pasie ruchu układ wykryje, że Twoje dłonie nie spoczywają na kierownicy i nią nie poruszono, ta kontrolka ostrzegawcza zacznie świecić na tablicy wskaźników, pojawi się komunikat "trzymaj dłonie na kierownicy" i rozlegnie się sygnał dźwiękowy. Aby włączyć system utrzymujący pojazd na wybranym pasie ruchu LKA, należy nacisnąć ten przycisk do pojawienia się na tablicy wskaźników komunikatu "system utrzymujący pojazd na wybranym pasie ruchu włączony". Ta lampka kontrolna oraz szare linie lewa i prawa potwierdzają aktywowanie funkcji. Aby wyłączyć system utrzymujący pojazd na wybranym pasie ruchu, należy nacisnąć przycisk ponownie, aż pojawi się komunikat "system utrzymujący pojazd na wybranym pasie ruchu wyłączony", a ikona i linie znikną z tablicy wskaźników. Pamiętaj, że wyłączenie systemu utrzymującego pojazd na wybranym pasie ruchu pociągnie za sobą automatyczne wyłączenie systemu ostrzegającego o zjeżdżaniu z pasa ruchu. Dla wygody użytkownika istnieje możliwość dostosowania niektórych parametrów, takich jak intensywność drgań kierownicy oraz czułości wykrywania linii. Na ekranie systemu EasyLink wybierz kolejno opcję ustawienia, pojazd, systemy wspomagające kierowcę, pas ruchu. Dostępne są trzy opcje czułości: późno, standard i wcześnie. Przy ustawieniu poziomu czułości na późno linie będą wykrywane dopiero po przekroczeniu. Przy ustawieniu standard podczas zbliżania się do linii wydawane będzie ostrzeżenie. Ustawienie wcześnie powoduje ostrzeżenie po zbliżeniu się do linii. Należy zwrócić uwagę, że po każdym uruchomieniu silnika funkcja "system ostrzegający o zjeżdżaniu z pasa ruchu" ma ustawienia z chwili wyłączenia silnika. Jeżeli podczas wyłączania silnika układ był włączony, w trakcie późniejszego rozruchu również będzie aktywny. Aby układ działał poprawnie, dbaj o sprawność techniczną oraz czystość kamery i przedniej szyby. Funkcja może być czasowo niedostępna w niektórych przypadkach, takich jak słaba widoczność lub występowanie ostrych zakrętów. W takim przypadku linie i kontrolka są szare. Funkcję należy wyłączać podczas holowania lub przy wjeżdżaniu w obszar z nietypowymi oznaczeniami, np. do strefy robót drogowych. Jeżeli na tablicy wskaźników pali się lampka kontrolna i wyświetla komunikat "sprawdź przednią kamerę", oznacza to wykrytą usterkę systemu utrzymującego pojazd na wybranym pasie ruchu. W celu rozwiązania problemu skontaktuj się z przedstawicielem Renault.
Należy pamiętać o tym, że system utrzymujący pojazd na wybranym pasie ruchu w żaden sposób nie zwalnia kierowcy z konieczności zachowania uwagi na drodze. Zawsze zwracaj uwagę na warunki drogowe i otoczenie pojazdu.